Marta, co pani powiedziała w sklepie, że co będziemy pakować? Cały świat. Tak właśnie, super. Nie wiem, czy cały świat, ale dla nich to będzie cały świat, prawda? Tak. Pozdrawiamy. Nadzieja niech powróci tu. Marta, co kupiłaś? Kurteczki, kominy, swetery, getry, bluzki. Będziemy stroić nasze dzieci. Ojej. Kto się tu spóźnił? My. Max, dlaczego się spóźniłeś? No bo byłem umówiony. A co teraz robicie? Stoimy i słuchamy pani. No i pięknie. A co będziemy wybierać? Czapki. Bardzo pięknie. A potem co? Makro. Dzień dobry, Max. Dzień dobry. Co robimy? Kupujemy buty. Buty? A dlaczego ty się dziwisz, że buty są w pudełkach? W czym mają być? W worku. W worku? Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj idziemy znowu do Makro. To jest nasz ulubiony sklep na poczkowe zakupy. Ale ulubioną tradycją w tejże edycji jest punktualność. Pozdrawiam moją młodzież, która zawsze jest w punkt. Dzień dobry, gdzie jesteśmy? Makro! Cieszycie się bardzo! Witamy tutaj jakieś takie zagubione twarze. Dzień dobry! Witam, dzień dobry! Czy ty jako absolwent chciałbyś powiedzieć coś na tym zacnym filmiku? Cieszę się, że znowu tutaj jestem. Mam nadzieję, że znowu zrobimy dużo dobrego. Jakie jest hasło tegoroczne? Makro. Nie, dobro to wynik dzielenia. Dobro to wynik dzielenia, tak. I wobec tej zasady idziemy zaraz na shopping. Wiecie? Uwaga, jest i o. Jest wam zimno? Nie. Let's go. Świetnie idziemy. Szybko! Witamy w Makro. Co robicie? Kupujemy. W Makro. W Makro? A czemu w Makro? To jest nasz ulubiony sklep. No co ty? Wystarczający. Świetny sklep. A co ty robisz tutaj tak ładnie? Ja liczę, bo ja jestem podobno dobra w matematyce. Dzień dobry! Dzień dobry. Jak ty się tutaj, Piotrze, znalazłeś? Pojawiam się i znikam, no takie mam. Słodka chwila. To jest wtedy, nie kiedy widzisz Urszulanki. Tak. To jest chwila radości. Jezusowi cześć. Wszystko w porządku? Jak najbardziej, jak najlepszym porządku. Dzień dobry, a co tu się wyprawia? Tak. Drzewo genealogiczne, tak. Trzy pokolenia, tak, samorządowe. A co się tutaj wydarzyło? Czy wy już skończyliście? Jeszcze nie. Skończyliście, czy jeszcze nie? My dopiero zaczynamy. A widzę, że to są praktycznie po dwie osoby na wózek. Dobrze. Praktycznie. Jakoś to będzie. Myślę. Jak ty zmęczenie. Jak tam pierwszy raz na zakupkach? Fajnie. Bardzo dobrze. I co, jesteście usatysfakcjonowane z tego faktu? Tak. Tak. Jesteście zmęczone? Nie. Nie. Ja jestem. Pozdrówcie słuchaczy. Pozdrawiamy słuchaczy. Jak się czujesz, Ala? Zimno. Max, a ty? Super. Dzień dobry, praca w grupie jest najlepsza, prawda? Oczywiście. Tak. Dzielimy się robotą, bo dobro to wynik dzielenia. Na razie mnożycie. No dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Czy to już się skończyły? Skończyło? Pięknie. Bluzki są dla słabych. Dzień dobry. A co tu jest za w ogóle kombinatoryka stosowana? Przepraszam bardzo.
Dotyka. No, jak przystało na Humana i Matwiza i Madgera i w ogóle. No i pięknie. Co robicie? Rozgrzewamy się. Ale już jest po zakupach, nie trzeba się rozgrzewać. Trzeba. Pozdrawiamy pana Dąbrowskiego i panią Wrosi. Max Wymięk. Ja nie robię. Jak się czujecie tak na marginesie? No już. Bardzo dobrze? Tak. Jest wam zimno? Nie. A jak się czujecie? Jesteście zmęczeni? Nie. Aha, dobrze. Dzień dobry bardzo, odsłona trzecia. Kogo pozdrawiamy, Patrycja? Pozdrawiam serdecznie bardzo, z głębi mojego serduszka. Tych, którzy mnie to zapytają. Właśnie, bo wszyscy rzucili się na makro i zostałyśmy same na polu bitwy. Sobota. Sobota, ale damy radę. Prawda? Kto powiedział, że nie damy radę. Lol. Dzień dobry, co tu się dzieje? Pakowanie. Co robicie? Pakujemy prezenty. Pakujecie prezenty? Jest jakieś cudowne rozmnożenie, czy nie bardzo, dziewczyny? Co? Cudowne rozmnożenie, czy nie? Musiała się zastanowić. Oto nasz nieogar, tak. Jeszcze będzie przepięknie. Praca grupowa? Ktoś tu chyba ma dość. Nie mam dość nigdy w życiu, ja jestem fenomenalna. Niezniszczalna. Dzień dobry, Juleczka. Dzień dobry. Czy my właśnie skończyliśmy? W końcu? Tak. Ile wyszło? 57 paczek. Myślę, że będzie bardzo dużo radości, nieprawdaż? No, jest tego bardzo dużo. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, bo bez was nie byłoby to możliwe, prawda? Przepraszam, że tak wzdychamy, ale 97 paczek w tychże rękach to... No właśnie, pozdrawiamy. Dzień dobry, Max. Co robisz? Kawę piję. Zamiast nosić meble? Bo już przenieśliśmy. Tak, super ekipa po prostu. 5 minut roboty i wszystko gotowe. Jest czas na kawę. Jest czas na kawę, a potem weekend z cudu. Czuję, jak się tylko... Dzień dobry! A gdzie jesteśmy? W szkole! A co dzisiaj jest? Weekend cudu! Przecież jesteście podekscytowani. A jesteście wyspani? Bo ja nie. No, więc idziemy ładować świat zastany. O, a kogo tu mamy? Przywitasz się z naszą publicznością. Dzień dobry. Nie, zawsze niezawodny pan Jonasz. No, niezawodny pan Jonasz. Oczywiście nas tu wspomaga, ładuje niczym w Tetrisie wszystkie 97 paczek. Co tu się wydarzyło? Jakaś taka dzika współpraca, czy to jest dziewczyny ciężkie? Nie, samorządu uczniowskiego. Aha, rozumiem. Współpraca? Czy ja jestem górą? Spożywczą. Górą spożywczą. W sumie pasuje. Marta, czy to jest ciężkie? Nie. Nie? Widzisz, że jestem górą spożywczą? A ja też chyba spożywczą. Pani powinna mi te pchane chemia ciężkie. No. Dzień dobry! Dzień dobry! Czy my jesteśmy gotowi? Tak. Patrycja, dlaczego ty się obracasz? Nie, 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 nie. Co dzisiaj jest? Sobota! A jaki dzień? Weekend jaki? Pięknie, jesteście gotowi na pełne wrażenia? O, bardzo świetnie. Chcecie coś powiedzieć do nas, naszych słuchaczy? Oni są bardzo zmęczeni, ale później pewnie podziękują inaczej. Na razie.
Nie chcę życia przeżyć poszcząc. Dzień dobry! Dzień dobry. Gdzie jesteśmy? W bazie! Pijemy sobie kawkę i zaraz idziemy. Gdzie, Max? Zaraz idziemy. No, będzie dużo emocji czy nie? Będzie. Będzie. Pozdrawiamy. Dzień dobry! Dzień dobry! Natalia, co robisz? Ja wniosę chyba z krowie ziemniaczaną. Co robicie? Czekamy na windę. Chodź, rozejrzyjmy się razem po niebie. Teraz proszę przeniesiąć. Czasem niebo jest drugim człowiekiem. Razem stworzymy swój los. Rodzina w komplecie, nie ma Kuby. Jeszcze nie ma Marta. Marta. Gdzie? Chodź. Rozejrzyjmy się razem. Dzień dobry. Jesteśmy po wizycie u rodziny. Chcielibyście coś powiedzieć? Dziękujemy wam wszystkim za pomoc. Dziękujemy za pomoc, bo dzięki tym 97 paczkom na pewno będzie to wielkie odciążenie. Coś jeszcze? Wow! Tak, właśnie, to słyszeliśmy najczęściej. Dziękujemy i mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.